przetrzymania miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. W związku z przedstawionym projektem zmiany studium warunkowań i wyrobów zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zgłasza się następujące uwagi. Ustęp pierwszy, uwagi ogólne, podpunkt A. Dla kategorii terenów zielonych zieleni urządowej ZW dopisanie plaży miejskiej do listy funkcji dopuszczalnych. B. Odstąpienie od planu utworzenia parku kulturowego z odcinki wodów. Jednostka urbanistyczna Dębniki. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy usługowej w terenach usług U 40 m do 25 m. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW z 36 do 25 m. Jednostka urbanistyczna Ruczaj-Kobierzyn. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW z 36 do 25 m. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy usługowej w terenach usług z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego UH z 40 do 25 m. Zmiana przeznaczenia terenów położonych w obrębie ulic Lubowską, Skośną, Kobierzyńską, Zamiejską, Piecistą, Czerwone Maki z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW na zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności MNW zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Zmiana przeznaczenia terenu wyznaczonego ulicami Bunsza, Czerwone Maki, Babińskiego, sąsiadującego od zachodu z terenem z punktu C, z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Zmiana przeznaczenia niezabudowanego terenu pomiędzy ulicą Kobierzyńską a ulicą Obozową z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW na zieleń urządzoną zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Zmiana przeznaczenia terenu położonego przy ulicy Lubostro z zieleni urządzonej ZU na usługi U zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Jednostka urbanistyczna Zakrzówek Pychowice. Zmiana przeznaczenia większości terenu położonego między ulicą Wyłom a ulicą Świętego Jacka w ulicy Piechowickiej, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wielorodzinną niskiej intensywności MNW na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu położonego między ulicą Wyłom a ulicą Świętego Jacka w ulicy Piechowickiej, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności MNW zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zieleń urządzoną ZU zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Granica między wschodnią częścią terenu, o którym mowa w punkcie A oraz wskazywanym terenem przebiega wschodnią granicą działki nr 304 obręb 9 jednostka ewidencyjna podwórze. Zmiana przeznaczenia zabudowanego przez budownictwo jednorodzinne fasad terenu położonego między ulicą Zielną, zabudową zgromadzenia salwatorianów, ulicą Salezjańską oraz granicą z polami uprawnymi zieleni urządzonej ZU na zabudową mieszkaniową jednorodzinną NN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Zwiększenie powierzchni wielorodzinnej czynnej w terenach przeznaczonych pod zabudową jednorodzinną MN z 50 do 70%. Zmiana przeznaczenia działki 222 umane przez 33 obręb 9 jednostka ewidencyjna podwórze z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zieleń urządzoną ZU. Zmiana przeznaczenia terenu wyznaczonego ulicą Zielińskiego ulicą pomiędzy zabudową przy ulicy Praskiej 51 do 67 a stadionem klubu sportowego Tramwaj ulicą Tyniecką z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW na zieleń urządzoną ZU z dopuszczeniem funkcji usług sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Zmiana przeznaczenia niezabudowanego terenu wyznaczonego ulicą Czarodziejską, Praską Zielińskiego oraz linią między terenami MNW a MW z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zieleń urządzoną ZU zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Zmiana przeznaczenia działek nr 4 łamane przez 36, 4 łamane przez 37, obręb 10 jednostki ewidencyjnej na podwórze, położone przy parku Dębnickim, przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MR. Zmiana przeznaczenia terenu położonego wzdłuż ulicy Rodzinnej do jej południowego końca do obszaru Natura 2000 z zieleni urządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności MNW zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3. Jednostka urbanistyczna Skotniki. Zmiana przeznaczenia terenu wyznaczonego ulicami Włócza, Szymonowica, Wnani z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności MNW na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, zachowując intensywność zabudowy MNW w niewielkim zakresie zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3. Zmiana przeznaczenia terenów położonych.
wzdłuż ulicy Batalionów Polskich od końca istniejącej zawodowej w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą Bryknera po stronie północnej i południowej oraz wzdłuż ulicy Mruga od końca zachodowej w kierunku zachodnim po stronie północnej i południowej. Wzdłuż ulicy Starzyńskiego w kierunku południowym od ulicy do ulicy Skoczyński i las oraz w kierunku zachodnim około 250 metrów. Wzdłuż ulicy Szerokie Łąki na zachód i północ do granicy obszaru Natura 2000 w dzielni nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodziną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4. Jednostka urbanistyczna Wodów Kostrze. Poszerzenie terenu przeznaczonego pod usługi położonego przy węźle gminieckim do granicy działek 180, 181, 132 obręb 74 jednostki ewidencji na podróże zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5. Zmiana przeznaczenia zabudowanego terenu wzdłuż ulicy Wielkanocnej w dzielni nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6. Jednostka urbanistyczna Tynus. Zmiana przeznaczenia terenu wzdłuż ulicy nad Czerną oraz działki drogowe nr 285 po prawej i lewej stronie do istniejącego budynku z dzielni nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7. Zmiana przeznaczenia terenu wzdłuż ulicy Kozienickiej od ulicy Podwórki Tyniecki po prawej i lewej stronie do autostrady A4 w dzieleniu nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie ze szczególnym uwzględnieniem wydanych pozwoleń na budowę zgodnie z załącznikiem graficznym nr 8. Zmiana przeznaczenia terenu nad Wisłą złożonego na północ od klasztoru ojców Benedyktynów ze szczególnym uwzględnieniem działek 54, 55, 56 obręb 73 jednostka ewidencji na Podwórze w dzieleniu nieurządzonej ZN na zieleń urządzoną ZN funkcją dopuszczającą lokalizację usług sportowo-rekreacyjnych, obiektów budowlanych, funkcjonujących w terenie zieleni, np. kawiarni, cukiernie, urządzenia wody. Zmiana przeznaczenia terenu pomiędzy starorzeczem Wisły a projektowaną drogą oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Kiedyńskie KDL z ziemi urządzonej ZN na ziemię urządzoną ZU z funkcją dopuszczającą lokalizację usług sportowo-rekreacyjnych, obiektów budowlanych, usługujących w terenie zieleni, np. kawiarni, cukiernie, urządzenia wodne, parkingi. Zmiana przeznaczenia terenu wzdłuż ulicy Bankierza Wdałego i Sięgacza po lewej stronie do granic obszaru leśnego, działki nr 34, 35, 36, 38, 39, obręb 77 jednostka ewidencji na Podwórze, dzielenie i nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN. Zmiana przeznaczenia działki nr 37, obręb 77 jednostka ewidencji na Podwórze, dzielenie i nieurządzonej ZN na terenie komunikacji kołowej KD. Jednostka urbanistyczna Opatkowice. Zmiana przeznaczenia działek ułożonych w ulicy Wrony z dzielni urządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zgodnie z załącznikiem graficznym nr 9. Paragraf 2 uchwała publicznie z dniem podjęcia, w dniu głosowania 7-2-0703 opinia zarządu pozytywna 4-2-1 właśnie i uzasadnienie. Zgłasza się powyższe wnioski na wniosek przedstawionym projektem projektu uwarunkowań środowego gospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ja dodam do projektu to, że bardzo szczegółowo w trakcie prac komisji dyskutowaliśmy te wszystkie poprawki, więc tutaj nie chciałbym przedstawiać każdej z osobą. Dziękuję bardzo. Pan jeszcze Kosiowski się zgłosił. Chcę jakieś zgłosić poprawki. Poprawka nr 1 do projektu uchwały Komisji Planowania Przestrzennego Miejsca z dnia 31.01.2018 w paragrafie 1. Punkt 7. Pozycja A. Posłowiec zabudował mieszkaniową jednorodzinną MW dopisać. Na wnioskowanym obszarze istnieją budynki mieszkalne oraz wydane pozwolenia na budowę. Pozostaje zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7, jest nowy załącznik, dopisać oraz wykaz pozwoleń na budowę ulicy nad Czerną. I w punkcie B po słowach zabudowę mieszkalną jednorodzinną MW zamiast ze szczególnym uwzględnieniem wydanych pozwoleń na budowę zapisać na wnioskowanym obszarze wybudowano nowe budynki mieszkalne oraz wydano pozwolenia na budowę. Pozostaje zgodnie z załącznikiem granicznym nr 8, to jest nowy. Poprawka nr 2. Poprawka nr 2 jest zupełnie związana wpisem, który przypuszczają mieszkańcy. Mieszkańcy tutaj są. W punkcie 7 jednostka urbanistyczna Tyniec wypisać punkt G. Zmiana przeznaczenia terenu zieleni nieurządzonych ZN na zieleń urządzoną ZU tereny sportu i rekreacji na działkach nr
215 przez 1 i 215 przez 2, połem 75, jednostka ewidencyjna podwórze, na przykład korty tenisowe, hala sportowa. Zgodnie z załącznikiem graficznym numer 11. Obecnie na wskazanym obszarze są korty tenisowe. To jest załącznik numer 2. I załącznik numer 3 w paragrafie 1, punkt 7, jednostka obecna, więc opisać pozycja H. Poprawka przyjęta, tak? Tak. Nie załącznik, to jest tak. Zmiana przeznaczenia terenu zieleni nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MM na dziale 271 przez 1, 259 przez 1, 253, 254, 229, 249, 76 i działka 90, 89, 96, 91, obręb 79 oraz działka 253, 254, obręb 75 i jednostka wiedzenia w górze zgodnie z załącznikiem numer 10. Proszę. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pani Maria. Trzy razy dublować przy punkcie i, dwa i, trzy i, zgodnie z załącznikiem numer 4, klamrą całość. Całość. Jest to jedna. No, ale właśnie następny, ostatni jest, prawda? Nie, to dotyczy wszystkich trzech. To dotyczy wszystkich trzech. Ponieważ to nawet tutaj jest celowo wcięte, zgodnie z tą wysokością. Tam dobrze wskaźnik jest dokładnie napisany co z czego, więc. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zrobić głos? Pan poseł. Ja mam pytanie dotyczące punktu 8. Jednostka urbanistyczna opatrzona w Sidnia. Czy nie ma jednostki urbanistycznej Sidnia? Nie ma jednostki urbanistycznej Sidnia. Jest jednostka Opatkowice, taka jest jej nazwa. To jest szczęśliwa, nie do końca. Czy ktoś z Państwa jest członkiem tej komisji marszałku zalecenia? Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Tutaj może pokażę, jakie są nazwy poszczególnych obszarów. Mamy Dębniki, Ruszaj Kobierzyn, Zaszczuszkę Krychowice, Łagiewniki, Kobierzyn Południe, Zgodniki, Wodów Kostrze, Opatkowice, Tynie. Panie Przewodniczący, a może jeszcze te załączniki, które już numerze byliśmy. Zobaczymy, nie, tak? Ale wyznaczałem w kolorze czerwonym do tej rzeczy. Także można załącznik numer 1. Zmiany dotyczą. Tutaj na tym obszarze mamy MW, propozycja jest MNW. Na tym obszarze mamy MNW, przepraszam bardzo, propozycja jest MN. I tutaj działka ZU, propozycja jest zmiany na usługi. To miejsce, gdzie planujemy realizować te obszary infrastrukturę sportową rekreacyjną. Załącznik numer 2, tutaj
Zmiany są następujące. Teren Zaczówka, ten na fioletowo zaznaczony teren, który się prezentuje, zmiana z MNW na MN i obszar 4B, taki fragment tutaj niewielki i w tym miejscu jest zmiana z MNW na, czyli zabudowy takiej zarówno jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej na ziemię urządzoną. Kolejny trzeci obszar w tym miejscu, zmiana z zieleni urządzonej na MN, czyli budownictwo jednorodzinne. Kolejny obszar, zmiana z MW na ZU, tutaj chodzi o ten obszar klubu sportowego tramwaj. Kolejny obszar, zaraz obok, u Salezjanów, z MNW na zieleń, na zieleń urządzoną. Załącznik numer 3, to tutaj ten obszar w okolicy ulicy Rodzinnej, zmiana z zieleni nieurządzonej na zabudowę jednorodzinną bądź jednorodzinną, wielorodzinną niskiej intensywności. Następny załącznik numer 4 to są skotniki i w skotnikach zmiany następujące. Obszary tutaj, ten jak prezentuje, z MNW na MN, czyli zmniejszenie intensywności zabudowy do zabudowy jednorodzinnej i pozostałe obszary zmiana z zieleni nieurządzonej na zabudowę jednorodzinną MN. Kolejny załącznik numer 5, węzeł miejski, konkretne działki, ten obszar zmiana z zieleni nieurządzonej na usługi. Wreszcie następny załącznik, to chodzi o wozów Kostrze i chodzi o obszar istniejącej zabudowy przy ulicy Wielkanocnej, zmiana z zieleni nieurządzonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, no tutaj po prostu odniesienie się do stanu istniejącego. Kolejny załącznik numer 7, tu mamy obszar Tyńca, okolice ulicy nad Czerną. W tym miejscu zmiana z zieleni nieurządzonej na MN. Tak, na zieleń, przepraszam, na budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Kolejny załącznik, tutaj mam ulicę Podgórskie Kozienicką, zmiana z zieleni nieurządzonej na teren budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. I wreszcie Opatkowice, czyli Sidzina. Jak widać tutaj teren też jest, sięga Opatkowic. Chodzi tutaj o taki niezabudowany pas wzdłuż ulicy Wrony. Zmiana z zieleni nieurządzonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinnej. I jeszcze, w zasadzie tutaj załączników tyle. Tutaj jeszcze mamy działkę 222 łamane 33 przy ulicy Świętego Jacka. Informacyjnie też, że gdzie to jest położone tutaj. Bardziej szczegółowo za tę bronę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tomasz, tutaj jest w punkcie 7, że w punkcie 7 pod punktem C, D, E, F nie dopisany jest załącznik numer 7. Chyba powinien być. Nie, dlaczego nie ma załącznika? Pierwszy A jest A, świetnym. B jest 8, a te są już takie... Dlatego, że tutaj są wskazane konkretne działy. Aha. I już to były numery działek, to obawiałem się, że... Ja widzę, że po punkcie A czy budów Polsce jest to załącznik numer 5, a są wpisane, dlatego się numeruje tym... Rzeczywiście, że jest konkretna i działka numer działki ewidencyjnej, to dobrze, czy ktoś tutaj jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem poddam do głosowania tę poprawkę. Poprawkę 3. Tak, poprawkę możemy przez pana radnego Głosowskiego.
Pierwszą, drugą, każdą z nas będę nie będą. Pierwsza poprawka. Państwo, proszę. Punkt 7. Pozycja po słowach zawodową mieszkaniową jednorodzinną dopisać na wnioskowane obszarze z nim budynki mieszkalne oraz wydane pozwolenia budowę. Pozostaje zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7, jest nowy załącznik graficzny, dopisać oraz wykaz pozwoleń na budowę na naczelną, bo jest wykaz pozwoleń na budowę. Pozycji B po słowach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną NN zamiast ze szczególnym uwzględnieniem wydanych pozwoleń na budowę zapisać na wnioskowanym obszarze wybudowano nowe budynki mieszkalne oraz wydano pozwolenia na budowę. Tam jest wydane około 24 pozwoleń na budowę. Zostaje zgodnie z załącznikiem, nawet w tym roku jest nowy załącznik sterowany z naszej. I to jest pierwsza poprawka. Czy ktoś, kto, znaczy tak, pierwsza poprawka i głosowanie. Ktoś z Państwa radnych jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pierwsza poprawka została przyjęta. Druga poprawka to jest paragraf pierwszy, punkt 7. Nie dopisać pozycję G. Zmiana przeznaczenia terenu ziemi nieurządzonej ZN na ziemię urządzoną ZU, teren sportu i rekreacji na działkę. 215 przez 1, 215 przez 2, obręb 75, jednostka ewidencyjna na górze, nawet się koty tenisowe, hala tenisowa, zgodnie z załącznikiem graficznym numer 11. Obecnie na wskazanym obszarze są koty tenisowe. Dziękuję bardzo. Tutaj głosowanie. Poprawka Państwa Rady jest za. Proszę o podniesienie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Poprawka numer 2 została przyjęta. Poprawka numer 3, paragraf 1, punkt 7, dopisać pozycję K. Zmiana przeznaczenia terenu ziemi nieurządzonej ZN na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN na działkach 271 przez 1, 259 przez 1, 253, 254, 229, 249, obręb 76, działka 90, 89, 96, 91, obręb 79 oraz działka 253, 254, obręb 75, jednostka licenia w podgórze, załącznie numer 10. Zobaczcie te załącznie. No, proszę go tak puścić. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego projektu uchwały.
Projekt uchwały zarządu z dnia 4.5 w sprawie korekty listy zadań priorytetowych Rady Dziennik Ustnej na rok 2013. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf 1. Przenosi się kwotę 30 000